Hej kochani, siedzę do was już trochę bokiem, moja fryzura już się rozpada, ale jeszcze przeżyję. Nagrałam dla was dwa hole z AliExpress, postanowiłam nagrać od razu trzeci, jak już lecimy. Bo i tak nie nagram wam tego w postaci mierzymy, tak jak na początku planowałam. Bo tak chciałam to zrobić. Ale niestety ze względu na mój stan nie mogę, więc pokażę wam po prostu ubrania tutaj. Ale mogę wam zagwarantować, że dobrze leżą, bo te, które dobrze leżą, te, które nie, to wam powiem, bo sprawdzałam. Więc tu mam taką dużą torbę i od razu przejdźmy do rzeczy. Pierwsza rzecz to jest, to są takie nakładki na uda. Jak ktoś ma problem z obcierającymi się udami, że się pocą uda, obcierają i idziecie na imprezę i zakładacie spódnicę bądź sukienkę, która zakrywa wam pupę do połowy ud, to właśnie takie, ja mam akurat cieliste, są też czarne, mam SK i MK, muszę sobie jeszcze domówić po jednej sztuce. Ja nie pamiętam które, bo wiem, że któreś były na mnie za luźne. I kupowałam mimo wszystko, bo mierzyłam obwód uda, ale moje udo się mieściło w obu przedziałach, dlatego wzięłam po jednej takiej. I one kosztowały 7,35 zł za sztukę i to z jednej strony ta nakładka ma taki silikonowy pasek, jak w pończochach, o. Bo to jest tak jakby taka góra koronka od pończochy, o, widzicie? Może to wygląda trochę babciowo, ale jak ktoś ma problem właśnie z obcieraniem się ud na imprezach, to to jest fajne rozwiązanie. I tu jest, widzicie, o, to jest materiał taki podwójny, nie wiem dlaczego w sumie, że można tam coś schować, nie wiem. I tu też jest silikon na tym, może jest popuszczone, że można poluzować, nie wiem. W każdym razie tu u góry jest właśnie ten silikon, a na dole nie. I pamiętam, że one są dosyć prosto uszyte i tak lekko elastyczne i któraś właśnie w którymś rozmiarze, chyba MK, była mi za luźna troszeczkę w dół uda, bo mi się uda bardzo mocno zwężają, ale tu mówię, no, tego się nie przeskoczy, ale właśnie bardzo fajny gadżet. Jeszcze z tego nie korzystałam, ale mam ten problem czasami na weselach, więc na pewno może w przyszłym roku, jak wiecie, to jest największy problem latem. Ojciu, przepraszam. To jest największy problem latem, więc jak będę miała jakąś imprezę tego typu latem, to na pewno wam dam znać, co i jak. Tutaj mam spódnicę taką długą, dresową. Ona kosztowała 40,80 zł. Biało-granatowa w paski. Ja wzięłam rozmiar L i jest ona dosyć luźna. Ale właśnie brałam ją pod kątem ciąży i w ogóle wszystkiego, ale tak, taka długa spódnica. Do ziemi. Na gumie. Lekko sportowa. Z kieszeniami. Troszeczkę ten biały jest prześwitujący, ale ja zobaczę, może sobie do niej podszyję na lato halki kawałek, bo ona nie ma halki niestety. Ale będę w niej na pewno latem śmigać. Taki ładny właśnie gral, biały, bardzo fajna w dotyku. Nie wiem, co to jest za materiał, bo nie jest napisane. Ale jest to bardzo przyjemny materiał, taki mięciutki, fajny. Ale wiecie, na lato przy takiej długiej spódnicy to nie ma znaczenia, bo tam i tak podwiewa powietrze, jak się chodzi między nogami, więc... wiecie, jak się idzie i stopami się pracuje, to spódnica się rusza i powietrze tam wchodzi, więc czy to poliester, czy bawełna, to mimo wszystko będzie zwiewne. Więc taka spódnica na lato. Jako że zakup zeszłoroczny ze spódnicą tulową, tą szarą, pewnie ją pamiętacie, 3/4, bo ją miałam też w zeszłym roku na targach Beauty Forum, był udany, to postanowiłam kupić jeszcze jedną. W sumie chciałam kupić dwie, ale na razie kupiłam jedną. I może dobrze, bo i tak w najbliższym czasie jej nie założę. I kosztowała 30,86 zł i jest w takim pięknym, miętowym odcieniu. Chciałam jeszcze kupić kobaltową, ale na razie kupiłam tą miętę. Mam fazę na miętowe kolory, kobaltowe ostatnio. I wygląda ona tak. Jest na takiej mega grubej gumie, bardzo fajnie uszyta. Ma dwie warstwy tiulu, trzy warstwy chyba. Trzy warstwy tiulu i podszewkę, więc... jest zrobiona tak samo jak tamta szara, bo nawet nie wiem, czy nie brałam od tego samego sprzedawcy, ale nie jestem pewna. Ona jest teraz dosyć sztywna, ale podejrzewam, że po wypraniu lub po wyprasowaniu przestanie taka być. I to jest właśnie z takich krótszych. Tamta była do połowy łydki, a ta jest taka krótsza zdecydowanie. I myślę, że pomyślę w przyszłym roku, czy się nie skusić na jeszcze kobaltową taką. Mam ją cały czas w koszyku awaryjnie. I przyszła do mnie kurierem, właśnie coraz częściej z AliExpress wysyłają kurierem, bo te paczki giną chyba i dlatego, szczególnie te paczki droższe, że przychodzą do mnie pocztexem i przywozi je pocztex, a nie zwykły listonosz. Następna rzecz to jest chyba jakiś top za 17,55, jasne, w rozmiarze M. Tak mi
kojarzy. Tak, taki jakby ala szyfonowe, bo chciałam upolować sobie na AliExpress jakiś fajny top z koronki. I ten nie pamiętam, on był chyba dobry, jak dobrze pamiętam. Ten, tylko że one są, widzicie, to jest w ogóle nierozciągliwe, a jest dosyć proste, więc to jest takie luźne. Ja nie wiem, czy mi to prędzej nie będzie służyło za koszulkę do spania niż do chodzenia, bo jest dosyć prześwitujące. Ale samo wykonanie jest w porządku. Ta koronka trochę jest taka, tutaj widzicie, z takimi, oni nitki wystają. Taka nie do końca dopracowana jest może. Ale tak to samo wykonanie tutaj, no, w dotyku jest fajne, no 17 zł, no. Nie wymagajmy też Bóg wie czego. Chociaż u nas za 17 zł, ale u nas te topy są dosyć drogawe, z tego co pamiętam, więc w sumie nie ma tragedii. Tu mam dwa paski, 6,75 za jeden, brązowy i czarny. Je brałam pod kątem letnich sukienek. Nie chcę ich wyciągać, one są na sprzączce takiej ładnej, klasycznej. I one są właśnie z takich warkoczy. Mam czarny i brązowy wykończone taką metalową końcówką. I je brałam właśnie pod kątem letnich sukienek, takich, wiecie, białych, zwiewnych, które chciałam zebrać w talii, bo są luźne. I one wtedy fajnie się prezentują. Trochę mogę się garbić, bo już mi się niewygodnie siedzi. To już jest trzeci film, a siedzę cały czas po turecku, więc wiecie. Staram się tego nie robić, ale wybaczcie. Więc tu mam dwa takie paseczki właśnie. I tych pasków będzie więcej, bo pamiętam, że zamawiałam właśnie kilka, żeby mieć wybór taki do sukienek, czy do jakichś spodni z wyższym stanem. Tutaj mam biustonosz, który kosztował 15,97 zł. I mierzyłam go i jest całkiem fajny. Taki, na takim szerokim pasie. On ma, widzicie, po trzy haftki. Mega szeroki pas, co mi się podoba, bo ja mam ten problem, że paski są wąskie i mi się taki wałeczek robi tutaj pod pachą. A w tym tego nie ma. Tylko ma dosyć płaską miskę. Ja już nie pamiętam, jaki ja brałam rozmiar, ale ja brałam chyba 75C, który noszę. I jest taki na styk, czyli jest trochę przebrudzony, muszę go uprać. I on jest taki wiązany na środku, więc też rowek możecie sobie regulować wiązanie. Możecie go bardziej ścisnąć lub poluzować. Ramionczka są duże, regulowane, odpinane, więc też fajnie, bo im mi się też często wbijają tutaj ramionczka od biustonosza. I właśnie widzę, że im jest szersze ramionczko, tym się mniej wbija. Ale niestety większość staników, mimo że miska jest już C i w górę, to ma wąskie ramionczka, nie wiem kto to tak robi. W każdym razie mógłby mieć miskę trochę głębszą, jest po prostu ta miska trochę płaska. I mimo wszystko, no ale wiadomo, że jak jest tam malutki biust, no to nic nie da, ale jak jest większy, to się ładnie ułoży i ładnie ten biust wygląda. Ja nie mam jakiegoś szałowego biustu, jeśli chodzi o rozmiar, ale wygląda całkiem ładnie. Wiecie, nie zrobię to tak, że jak bokiem stoicie, to będziecie mieć tutaj, wiecie, tak napompowane. Ale wygląda ładnie, jeśli chodzi o dekoltów, do czegoś ładnie podkreśla biust i ładnie robi rowek. Następny przedmiot to jest bluzka za 11,90 zł na lato. I właściwie ja bym tego bez biustonosza, mierzyłam to bez biustonosza i ja bym tego nie założyła bez biustonosza. Więc albo jakieś naklejki na sutki, albo po prostu traktować to jako kostium. Ale to też nie do końca. To jest taka bluzeczka biała. Taki tank top, wiązany z tyłu na plecach i na szyi, i to właśnie miało być bez biustonosza. Więc ja albo sobie na stałe jakiś kawałek bawełny wszyję tutaj, gdzie są sutki, i wtedy mogłabym to tak nosić latem gdzieś na wakacjach, bo bez tego na pewno niebo prześwituję, po prostu widać normalnie skórę, wiecie, skóra jest zarurwiona na sutkach i to po prostu prześwituje, więc zdecydowanie nie, ale pomyślę właśnie chyba o wszyciu delikatnie tam jakiegoś materiału, żeby to zagrać, bo sam top jest bardzo fajny i wzięłam w rozmiarze M i jest dobre. Aczkolwiek tu po bokach jest taki, ja nie mam dużego biustu, a on jest, wiecie, taki no troszkę na styk, ale jak już mówiłam, wystarczy tam wszyć trochę materiału i myślę, że będzie spoko na lato, chyba że ktoś jest bardzo taki krępujący się na lato, wtedy raczej też nie założę tank topów. Tu mam następny pasek i ten pasek jest ciekawy. On kosztował 11,37 zł, ale co mi się w nim podoba, że on jest... Widzicie? To jest sprężyna. Przyjrzyjcie się. I on jest... Dzięki temu jest tak mega, mega... O, widzicie? Regulowany. Tylko trzeba uważać, bo jak jest napięty i go puścicie, to odbija oczywiście, no bo się ściska. Nie wiem, jak długo on będzie w tak fajnym stanie, w sensie, że będzie działało. Do rozciągania będzie działał.
Na razie działa, jest fajny, tylko że, mówię, taka całkiem chudzina, to go nie założę na talię. I to jest tak zapinane, o, widzicie? Dwa listki takie i one są zapinane na taki, taki ząbek, o. I bardzo fajnie to wygląda w sukienkach właśnie, bo chciałam jakiś pasek z takimi listkami, mam taką fajną białą sukienkę na lato gładką. I tak w takim greckim stylu mi się trochę kojarzy właśnie z tymi listkami, że taki paseczek by fajnie wyglądał, więc i taki, to było coś innego i stwierdziłam, że zamówię, zobaczę, przetestuję i nie nosiłam go w tym roku, no bo leżał sobie w tej torbie, ale w przyszłym roku na pewno go ponoszę do sukienek i dam wam znać, ale fajna rzecz i nie widziałam takich pasków, co najważniejsze, więc jest to coś innego. Tutaj mam nakładki na piersi, to są takie, wiecie, już ponoszę. Zajączki, jak macie chyba, nie macie dekoltu na środku, ale tu jest dosyć wysoki, szerokie ramionczka, to podklejacie biust, jakby pokażę wam tak, o, czy łapiecie na pierś i ją ciągniecie do góry i przyklejacie tutaj całość. I tu jest właśnie klej na całości i wtedy to tak ma podciągać biust i trzymać. Chociaż mówię, no to muszą być tutaj dosyć szerokie ramionczka, więc to jest średnio praktyczne. Tym bardziej, że przeważnie takie ramionczka, takie staniki zakładamy do bluzek bez ramion albo do czegoś. No a tu nie założycie, tak? Więc to się nadaje tylko do jakichś takich właśnie... do jakichś takich bluzek, gdzie jest bardzo głęboki dekolt, ale tu są dosyć zabudowane u góry. Możecie to podkleić pod kątem, no ale to mówię, tu musicie mieć zabudowane po prostu wszystko do tego. Może się trochę opuszczę, bo jak wam coś tak pokazuję, tutaj to nie widać. Więc mówię, dotąd, nie dalej. Następna rzecz to jest też bluzka, rozmiar M, 23 zł 12 groszy kosztowała. I pamiętam, że z tą, ona przyszła w takim woreczku i pamiętam, że z tą bluzką było coś nie tak. Bo ona jest, miała być czarna, jest takiego materiału błyszczącego jak koszulka nocna, jest tutaj mega duża. Teraz w nią wejdę, o, teraz na dole będzie dobra. I tu jest taka dziwnie uszyta, że jest tak w trójkąt się schodzi i jest taka mega szeroka. Z tyłu ma takie ładne wycięcie na plecach i to fajnie by wyglądało, gdyby nie wyglądała jak wór właśnie, więc... Jeśli chodzi o tą bluzkę, jestem na nie, ma bardzo dziwny krój, chociaż materiał jest przyjemny, ale mówię, mi ona chyba posłuży jako piżama po prostu, ale co trzeba jej przyznać, koronkę ma bardzo ładnie wykończoną, zobaczcie. W porównaniu tamtej jasnej ma bardzo ładnie, nic nie wystaje, nic nie jest obcięte, tylko też jest trochę inny rodzaj koronki, ale jest bardzo ładnie wykończona, tylko materiał, nie ten... A to chyba z tego co kojarzę, to ja chyba po prostu nie dopatrzyłam w aukcji do końca, tam było coś napisane o tym, ale ja tego nie dopatrzyłam. Bluzka mi się zwija, muszę się poprawić. Tutaj mam torebkę i z tą torebką jest śmieszna akcja ogólnie. Ona kosztowała 57 zł 42 grosze i przyszła mi w niecałe 3 tygodnie. Nawet nie, bo 15 dni, 2 tygodnie szła w takim woreczku. Jest to kopertówka, ja już ją miałam w tym roku na weselu i byłam z niej bardzo zadowolona. Z jednej strony, z drugiej nie do końca. Ja ją znalazłam u nas na Allegro, ona kosztowała 60 zł, ktoś ją wystawiał, niby nową. Po czym ta aukcja zniknęła, pojawiła się nowa za 100, tak? I to była jedyna aukcja z tą torebką. A ja ją na AliExpress właśnie znalazłam za 57 zł. Były też tańsze aukcje, ale akurat z tej najbardziej mi pasowały, jeśli chodzi o opinie kupujących, i tam ją zamówiłam. A chciałam koniecznie kupić sobie taką czarną, pikowaną kopertówkę z taką skórą, to się chyba safiano nazywa. Bo miałam tą moją starą, ja wam chyba mówiłam na jakimś vlogu i już tak mi się zniszczyła, że w czerwcu po weselu po prostu ją wywaliłam. Bo mi się normalnie zaczęło łuszczyć tutaj ta skóra, wszystko rozwalać. No a ta torebka miała z 6 lat, więc i sporo imprez przeszła i pożyczałam ją mamie i ja ją zakładałam i komuś jeszcze ją pożyczałam. Więc kupiłam się tą, no to puzderko jest małe, bo jest małe, dużo tam nie wchodzi, ale jest mega wykonanie, jeśli o to chodzi. Ciężka, taka konkretna. Tu jest właśnie czarne obicie, błyszczące, ale czarne, nie srebrne, bo tamta moja miała srebrne. I tu ma taki kastet jakby do trzymania i tu są czachy. Jak ktoś jest miłośnikiem czach, to szczególnie mu się spodoba. Ja jakoś, nie wiem, za czachami bardzo, wiecie, nie jestem, ale podobało mi się samo to i właśnie jak ją trzymałam, to sobie po prostu ją tak trzymałam w ręku, jak stałam. I nie, miałam pewność, że mi się nie otworzy, bo jeśli chodzi o jej zamek, ona jest tak otwierana właśnie, o, że przesuwacie i się otwiera. To on trochę mocno nie trzyma, w tamtej mojej trzymał jednak mocniej mimo wszystko. Tu wystarczyło, że ją trzymałam czy coś i jakoś tak ruszyłam, o, tylko widzicie, ręką i się otwierała. Ale on ma trochę miejsca, jest łańcuszek, ja akurat z łańcuszka nie korzystałam.
I mówię, no i... Ale tak, to torebka bardzo fajna, bardzo fajnie wykonana. Nie wiem, ile wytrzyma, zobaczymy. Ale całkiem fajne pieniądze. No tamtą moją starą miałam dłuższą, bo tamta była gdzieś taka na długość, więc była sporo dłuższa, więcej w nią wchodziło. Tu jest ciężko. Mój telefon na przykład, z tego co pamiętam, się w nią nie mieścił chyba. Gdzieś tu był mój telefon. Teraz wam, o, zademonstruję. To jest torebka, to jest mój telefon. I telefon nie ma opcji, żeby wszedł, bo wystaje. Ja już nie pamiętam, jak ja to obeszłam z tym telefonem na weselu. Jakoś to obeszłam, nie wiem jak. A, mój telefon po prostu został chyba w samochodzie tutaj. Albo w samochodzie, albo w marynarce, nie pamiętam. W każdym razie, ale torebka jest bardzo fajna i ja wam polecam. Jeśli będzie ta aukcja, to ja jeszcze ją podlinkuję, bo ja to w lipcu zamawiałam, ale torebka jest mega i jestem bardzo zadowolona i mi się sprawdziła i każdemu się podobała. Tu mam znów trzy paski po 6,43 za sztukę. I mam czarny, szary i brązowy. Tu mam znów takie klasyczne właśnie do sukienek też. Taki kamelowy, szary i czarny. I one mają takie zwykłe, wiecie, klamerki, nic nadzwyczajnego, z dziurkami, można dorobić dziurki. Takie zwykłe, najzwyklejsze, miękkie paski. Można to kupić u nas, ale u nas chyba płaciłam po 15 zł czy więcej. A one się szybko psują, bo one się szybko przecierają, to są delikatne paski. Więc stwierdziłam, że nie warto i szukałam na AliExpress dotąd, ale znalazłam tańsze po prostu. Tutaj mam tank top za 29,84 i on wygląda fajnie. Ja go zakładałam i ze stanikiem, i bez stanika, i w obu opcjach wygląda spoko. Jak masz duży biust w miarę jędrny, albo naklejasz sobie te naklejki podnoszące, to jest spoko. Jak nie, albo masz lekki zwis, to po prostu proponuję wtedy sobie założyć go do stanika, bo on ma miseczki, ale te miseczki, jak to w takich rzeczach, są dosyć płaskie, więc jak masz mały biust, to on się bardziej rozejdzie, tak jak u mnie. A w staniku wyglądał ten top naprawdę fajnie. Oj, wygląda on tak, wygląda jakby był z przodu zapinany, ale nie jest zapinany, bo jest bardzo rozciągnięty materiał, z tyłu jest guma, on jest wciągany przez głowę, ma takie fajne, szerokie ramionczka i materiał ma wykonanie, ma bardzo fajne, to jest rozmiar M, nie wiem czy mówiłam i to mi się podoba do właśnie takich spodenek z wyższym stanem na lato i będę w nim chodzić, chyba że mój brzuch będzie wyglądał źle po porodzie i nie wiem, niekoniecznie może w przyszłym roku to założę. Kupiłam go jeszcze zanim byłam w ciąży. Oczywiście. Więc zobaczymy, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata, ale jest. Będzie noszony. Kiedyś może wam w jakiejś stylizacji w lato go pokażę, jeśli będę się nadawała, żeby pokazać. Ale wiecie, do spodni z wyższym stanem będzie spoko. W sumie on będzie w miarę się prawie łączył z wyższym stanem, więc, więc nie jest źle. Tutaj mam spódnicę następną. Ona kosztowała 46,91 zł. I bardzo mi się podobała na internecie. Ją zamówiłam i jestem usatysfakcjonowana z tego, co przyszło. Jest taka pudrowo-różowa w beż wpadająca spódnica. Ja mam rozmiar M chyba, tak? Z meteczką. I wygląda ona tak. Z taką falbanką na dole. Podszewka jest taka ciemna, nieprześwitująca, pudrowo-różowa. Na wierzchu jest taki jakby właśnie, nie wiem jaki to jest materiał, nie znam się, z takimi właśnie kuleczkami jakby i te kuleczki są lekko włochate. Tu jest taka falbanka, no fajnie wygląda ta spódnica, jest wiązana, chociaż to wiązanie jest oczywiście ozdobne, ale bardzo mi się podobała i taka będzie do śmigania na wiosnę, na lato, na jesień nawet. No i jest taka, wiecie, kawał materiału jest, jest taka solidna, wiecie, ciężka i ciuchy jak kupowałam, to naprawdę starałam się kierować opiniami na dole na AliExpress. I sama je wystawiałam też, bo no to jest jednak ryzyko. A gdzie coś nie kosztuje 10 zł czy 15, no to jednak lepiej to sprawdzić dokładnie i kierowałam się. I jak na razie się nie zawiodłam, poza tym, że tutaj nie ma tego materiału, no i tam tymi topami, tak, że ten jasny i ten czarny. No tam było trochę niespodzianek, Jezu, przepraszam. No. Następna rzecz to jest znów pasek. On kosztował 5,20. I to jest taki retro pasek, bo mam takie fajne buty, buciki retro trochę i muszę do nich sobie jakąś uchodzić torebkę gdzieś. I już widziałam taką fajną spódnicę z wyższym stanem do połowy łydki, żeby sobie kupić na jakąś imprezę czy na coś. I na AliExpress, tylko spódnicę jeszcze nie zamawiałam ze względu na mój stan, bo i tak bym jej teraz nie mogła przymierzyć, wiecie, czy jest dobra.
Więc na razie się wstrzymałam, ale pasek już sobie zamówiłam, właśnie taki czarny, klasyczny, z taką szeroką klamrą, on jest taki jakby welurowy, więc żeby był, już też nie kosztował dużo. I chyba została nam ostatnia rzecz, nie, jeszcze nie, bo tą jedną perełkę zachowałam na koniec specjalnie. Tutaj mamy jeszcze jakąś, a nie, tu mamy, a, tu mamy wyczapisty kostium kąpielowy w rozmiarze M, który kosztował 23,28 zł i 6,85. Powiem tak, dół z niego użyję do kostiumu, owszem, jeśli w niego wejdę, bo to też jest dosyć małe, ale górę, to pokazałam się mojej mamie i mojemu facetowi, to nawet na mój biust jest za małe, nie zakrywa tego, co powinno. W ogóle te zaślepki ma nie w tych miejscach, gdzie są sutki. I dla mnie to nie jest kostium kąpielowy, bo to jest nawet dla mnie bardzo taka erotyczna bielizna. I pokażę wam, jak to wygląda. Ja wam chyba wspominałam kiedyś w jakimś vlogu o tym. No. To miało tak ładnie leżeć tutaj, wiecie, na biuście, tu zasłaniać, co miało zasłaniać, tylko to miało być większe ogólnie. To ta koronka, która miała zasłaniać. A generalnie ona jest nawet nie w tym miejscu, gdzie są sutki u kobiet i nie zasłania tego, co powinna. Więc ja się krępowałam pokazać swojemu facetowi w tym, jak to założyłam. A nie jestem osobą jakąś wybitnie krępującą się. No ale nagle mi się na plaży nie opalała, więc więc ten kostium jest śmieszny. Wzięłam go tutaj tylko po to, żeby wam pokazać, jego nie polecam, broń Boże. Więc mówię, może majtki, jak w nie wejdę, to chociaż wykorzystam. I tu jest rzecz, która była w takiej dużej kopercie, kosztowała 55,33 zł. I też przyszła właśnie kurierem z Pocztexu i była nawet ubezpieczona do 200 zł. I była w takiej kopercie właśnie napompowanej, takiej zamkniętej, bąbelkowej. I to jest torebka. I widzicie, mówię, tak fajnie zapakowane, że aż byłam w szoku. I to wiecie, z AliExpress. I to jest torebka, która w tym roku była modna. No ja jej nie ponosiłam w tym roku, ale będzie na przyszły rok. Wiecie, ja też nie idę tak do końca za trendami na maksa. Jeśli mi się coś podoba, to to noszę. A że latem często noszę buty, mam sandały różne i często mam buty z takiej właśnie, w takim kamelowym kolorze, takim brązie starym, to stwierdziłam, że na lato to będzie fajne. I to jest taki właśnie koszyk mały, otwierany o w ten sposób. I wiecie, żeby tam wsadzić sobie mały portfel, telefon, chusteczki higieniczne, nie wiem, okulary przeciwsłoneczne, ewentualnie w jakimś małym etui albo luźno i tyle. Ale fajny właśnie, jak gdzieś w niedzielę, wiecie, wyjść, jeśli tak w przyszłym roku będzie dziuś na przykład na spacer z wózkiem, wziąć sobie tam jakieś, wiecie, podstawowe pierdoły. Jest bardzo fajnie wykonane, były różne wzory, ja sobie wybrałam ten. U nas te koszyki były drogie, one się zaczynały od stówy w górę. A mi było szkoda dać tyle kasy, więc stwierdziłam, że poszukam. I znalazłam. Więc mega wykonany. Tu fajnie, tu ma te zawiaski takie. Zaraz wam pokażę, jak się otworzy. O, widzicie? No to jest ruchome, no bo to nie będzie sztywne, tak? To taka żyłka jest opleciona właśnie tą plecionką całą. I ten, ale mówię, tu jest fajnie zrobione wszystko. Tu jest przeszyte. Może nie najdokładniej tutaj, bo widać nici i w ogóle te żyłki takie, którymi to się trzyma. No ale byłoby może za idealnie, ale tak to wygląda fajnie, wykonanie jest spoko, nie wiem ile wytrzyma, ale wiecie, za 50 zł jestem w stanie zaryzykować, za 100 byłoby trochę gorzej, więc ostatnia perełka. No i to było na tyle, wiem, że przyjemniej by się te ciuchy oglądało, jakbyście zobaczyli na mnie, no ale niestety nie mogę wam tego pokazać, ale wierzcie mi, akurat przy tych aukcjach, jeśli będą aktualne w stawie, tam ludzie naprawdę wstawiali mnóstwo zdjęć, można się zasugerować, bardzo fajnie widać. Z tymi bluzkami tylko nie wiem, co poszło nie tak. I zastanawiam się, czy ja patrzyłam te zdjęcia przy nich akurat, czy nie, ale przy pozostałych na pewno patrzyłam i wiedziałam, czego się spodziewać po prostu, jak przyjdzie, więc dawajcie kciuki do góry, jeśli wam się podobało i śledźcie mnie na Facebooku, na Instagramie. No i będę się starała oddawać jeden film tygodniowo, zobaczymy jak to wyjdzie, no. A na razie trzymajcie się cieplutko i do następnego. Pa, pa!